Fundacja Aeris Futuro zaprasza na podcast. Dzień dobry drodzy Państwo, z tej strony Marek Piątkowski, Fundacja Aeris Futuro i Bartek Oleszko, Aeris Futuro. Aeris Futuro, ale nie tylko, bo Bartek jest również pracownikiem Ogrodu Doświadczeń w Krakowie. Tak, i specjalistą naszym do spraw sozologii, czyli... Czyli takiej generalnej nauki zajmującej się ochroną środowiska, ochroną przyrody. Porozmawiamy dzisiaj o ogrodach deszczowych. Po co i dlaczego one powstają i co to właściwie jest? Zanim też przejdziemy do konkretów, jeśli chodzi o budowanie takich konstrukcji, to powiemy sobie troszeczkę o sytuacji hydrologicznej w naszym kraju, no bo po to tworzymy ogrody deszczowe, aby troszeczkę ją polepszyć. I Bartku, co nam powiesz, jeśli chodzi o tą sytuację naszą, jeśli chodzi o wodę w Polsce? Generalnie jest tak, że w ostatnich latach mamy trochę niedobór wody. W sensie, że jakby ta woda za szybko ucieka z naszego kraju, z naszego krajobrazu. Wcześniej, powiedzmy w latach 70., 60. nie było tego problemu, dlatego też wtedy powstawały takie sieci dużej ilości rowów, infrastruktury odwadniającej. W ostatnich latach tej wody mamy mało. W zasadzie jakbyśmy popatrzyli na taką średnią sumę opadów, to ona się bardzo nie zmieniła, tylko zmienił się charakter tych opadów. W sensie, że teraz po prostu więcej wody spada w krótkim czasie i nie ma czasu, nie ma możliwości wsiąknąć w ziemię, zatrzymać się jakby w krajobrazie, zatrzymać się w terenie i po prostu szybko ucieka do rzek i szybko spływa. Z tego powodu mamy coraz mniej wody w glebie, coraz gorzej zasilane są wody podziemne, no i niestety przekłada się to na właśnie te występujące susze czy braki wody, z którymi też coraz częściej możemy się spotkać, chociażby w wiadomościach, gdzie słyszymy, że w jakimś mieście po prostu zabrakło wody i trzeba dowozić ją beczkowozami. Trzeba powiedzieć, że zapotrzebowanie na wodę chyba coraz bardziej się zwiększa. Jesteśmy coraz bardziej chłonnymi konsumentami, jeśli chodzi o ten zasób, prawda? Generalnie tak, choć to też jest bardziej sprawa skomplikowana. Na przykład jeżeli chodzi o zużycie wody, przeciętny mieszkaniec Krakowa zużywa wody mniej niż w latach 90. Między innymi dlatego, że powiedzmy pojawiły się teraz pralki, ludzie częściej korzystają jednak z urządzeń chociażby do mycia naczyń, nie robią tego ręcznie, no i z tego powodu jakby zużywają wody mniej, bo prognozy na zużycie wody w Krakowie były o wiele większe niż są teraz, niż teraz zużywamy. Ale ogólnie jakby na przeciętnego Polaka zużywamy wody coraz więcej, między innymi dlatego, że przemysł, który u nas się jednak w jakiś sposób rozwinął i dalej funkcjonuje, zużywa bardzo dużo wody, tak samo jak dużo wody zużywa rolnictwo. Dlatego jakby w przeliczeniu na jednego mieszkańca tej wody zużywamy coraz więcej, a coraz szybciej ona nam z tego krajobrazu ucieka. No właśnie, i powiedzmy sobie o takim słowie i definicji słowa retencja. Cóż to jest retencja? Bo tą retencję mają wspierać właśnie ogrody deszczowe. Cóż to retencja? Retencja to teraz takie bardzo modne słowo. Najłatwiej wytłumaczyć to w ten sposób, że retencja to jest zdolność do zatrzymywania wody w krajobrazie, na przykład w glebie, zbiornika różnego rodzaju, w ściółce, czy nawet w żywych organizmach, powiedzmy w takich roślinach, które tą wodę potrafią wchłonąć i później powolutku wyparowywać. No ale przede wszystkim najlepsza retencja sprawdza się wtedy, kiedy ta woda wsiąknie w glebie powoli infiltruje w głębsze warstwy lub po prostu powoli z tej gleby odparowuje. Jeżeli chodzi o retencję, to właśnie mniej więcej tak to wygląda. No właśnie, i jeszcze chodzi, jeśli chodzi o tą infiltrację do gleby i do głębszych warstw, nie tylko jeśli chodzi o warstwy powierzchniowe, ale warstw tej wody podziemnej, czyli przeciwdziałanie suszy hydrogeologicznej. Czy ma znaczenie ten szybki odpływ wody z krajobrazu, wody opadowej? Czy jeśli ją zatrzymujemy, niekoniecznie w ogrodach deszczowych, ale po prostu jeśli zatrzymujemy ją na jakimś niewielkim obszarze, gdzie był akurat silny opad, to czy to zatrzymanie spowoduje, że ta susza hydrogeologiczna, czyli te wody podziemne zostaną w jakiś sposób zasilone? Oczywiście na przestrzeni długiego czasu, ale czy zostaną, czy nie?
Czym dłużej wody zostawimy w jakimś obszarze, tym jest większa szansa, że ona będzie infiltrować, będzie wnikać w te głębsze warstwy i będzie zasilać te wody podziemne. Na przykład, jeżeli powiedzmy w okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie mamy głównie duże skały wapienne, które są na powierzchni i zaraz pod powierzchnią ziemi, spadnie tam deszcz, to on bardzo szybko dotrze do, powiedzmy, do źródeł, czyli po prostu ta woda bardzo szybko wypłynie nam z tego obszaru. Zwykle. A jeżeli na przykład spadnie w Tatrach, to może dziać się z nią różne rzeczy. Na przykład może z odpływem powierzchniowym dostać się do potoków i spłynąć z tego obszaru, a może też wpaść w taką nieckę podhalańską, czyli bardzo głęboko, bo tak upadają warstwy skalne, znaleźć się na głębokości nawet 3 czy 3,5 km, tam się ogrzać i zmienić się w wody termalne. To też jest po prostu woda, która spada z deszczem i po prostu wnika pod to nasze całe podhale. Także losy takiej kropli deszczu mogą być bardzo różne. No tak. A losy kropli deszczu w mieście, rozumiem, raczej są niezbyt pozytywne, tak? Bo ona szybko nie zostaje, ten deszcz w mieście oczywiście, tylko od razu odpływa z racji na nieprzepuszczalność gruntów. Tak, no jakby to uszczelnienie powierzchni w miastach jest bardzo duże, właśnie z tego względu na ilość betonu i asfaltu, które tam jest, ale nawet jeżeli chodzi o trawniki, które są na przykład nisko koszone, przy dużych upałach one są mocno spiekane, tam gleba, która zawiera na przykład iły, robi się taką twardą glinką i tam po prostu woda z tego obszaru bardzo szybko odpłynie do jakichś rowów. Zwróćmy uwagę jeszcze na to, że miasta często są mocno skanalizowane, więc jakby ta woda nie ma za bardzo szansy gdzieś tam się wcisnąć w jakieś szczeliny, tylko od razu po prostu wpada z drogi, na przykład do kanału, z kanału do jakiegoś większego rowu, czy bezpośrednio do rzeki i po prostu z miasta odpływa. Ogrody deszczowe w jakiś sposób mogą minimalizować te skutki, to też nie jest jakieś coś takiego, co rozwiązałoby całkowicie problem. Dlatego, że po prostu ogrody deszczowe mają małą powierzchnię. Nawet jakbyśmy się starali, żeby była ta powierzchnia jak największa, to mimo wszystko jesteśmy ograniczeni po prostu zabudową czy funkcją miasta. Ale oczywiście jak najbardziej warto ogrody deszczowe robić. Z jednej strony ze względu na retencję, z drugiej strony chociażby ze względu na podnoszenie bioróżnorodności, która jakby w takich ogrodach deszczowych może się tam rozwijać, dlatego że rozwijają się tam rośliny, które są wilgociolubne, a normalnie w mieście ciężko takie rośliny znaleźć, no bo zwykle ta woda z miast szybko odpływa. Tego ogrody deszczowe mają kilka funkcji. Jeszcze jedną funkcją jest po prostu też uświadamianie na przykład lokalnej społeczności, że mamy taki problem, że ta woda lepiej, żeby zostawała w danym miejscu wsiąkała, niż żeby szybciej odpływała. Także możemy takie trzy główne cechy ogrodów deszczowych założyć. Dobrze, zanim jednak przejdziemy od razu do ogrodów deszczowych, to powiedzmy sobie o innych sposobach, metodach na wzmacnianie tej retencji na obszarach miejskich. Bo tych sposobów jest oczywiście kilka, nawet kilkanaście. Powiedzmy sobie o tych najważniejszych. No to może sobie o kilku po prostu omówimy po kolei, jakie możemy zastosować. Na przykład stawy retencyjne. Staw retencyjny to jest po prostu staw, z którego woda może powoli infiltrować w głąb ziemi. Takie stawy są na stałe wypełnioną wodą, to znaczy, że nie podczas deszczu są, że tak powiem, wypełniane, ewentualnie podczas deszczu ten poziom w takim stawie się podnosi do góry. No i tak jakby stawy mają też dużą rolę, jeżeli chodzi o bioróżnorodność, chociażby płazy mają gdzie się rozmnażać, czy inne organizmy. No i jakby takie stawy znamy, w większości jednak polskich większych miast możemy takie stawy spotkać. Co powiesz na taką opinię, że jednak zagłębienie w ziemi powoduje odpływ wody z terenu okolicznego, jest faktycznie taką raną, można by powiedzieć, w cudzysłowie, w tkance tej glebowej i powoduje odpływ wody tylko do tego jednego miejsca. Czy to jest pozytywne, negatywne, czy może ma i takie skutki? Użyjemy mojego ulubionego sformułowania, czyli to zależy. To zależy. To zależy. Mhm. Na przykład jeżeli mamy obszar, który jest gęsto zabudowany, to tworząc faktycznie taki staw, tworzy się taki tak zwany lej depresyjny, no i woda z, powiedzmy z okolicy zaczyna tam wpływać, a poziom wód gruntowych po prostu opada. Aczkolwiek jeżeli dookoła mamy budynki mieszkalne, to jest to taka cecha nawet, że korzystna, dlatego że wtedy mamy po prostu bardziej sucho w piwnicach. Więc jakby to jest uzależnione od tego miejsca, którego to jakby ten staw dotyczy. Jeżeli mamy na przykład na jakimś terenie suchym, przykładowo w jakimś parku, wykopany w końcu staw, to faktycznie jakby ten lustro wody podziemnej się obniży,
Do powierzchni, do powierzchni dna tego stawu, prawda? Dobrze to rozumiem? Niekoniecznie do dna. Ono będzie z grubsza nawiązywać do powierzchni lustra wody w tym stawie. Nawet będzie troszeczkę wyższe, po prostu będzie opadać, to też zależy od geologii danego miejsca oczywiście, ale takim powiedzmy najpewniej będzie opadać do powierzchni tego lustra wody w stawie. No oczywiście będzie ten staw poniżej gleby dookoła, więc będzie drenować jakby ten obszar, ale też wpłynie na to, że zrobi nam się bardziej mozaikowate środowisko. Na pewno zrośnie różnorodność. Co to oznacza mozaikowate to środowisko? To znaczy, że na małym obszarze mamy różnego rodzaju ekosystemy. Czyli na przykład nie rośnie sama trawa i sama łąka, tylko też pojawi się wtedy roślinność szuwarowa. Nie będą tylko ptaki w tym parku, które żyją powiedzmy na drzewach, ale też będą ptaki, które żyją po prostu na wodzie, na przykład różnego rodzaju kaczki. Płazy będą miały gdzie się rozmnażać, więc jakby takie urozmaicanie środowiska zwykle jest korzystne, jeżeli rozpatrujemy aspekt bioróżnorodności. Czyli to ostatnio ważne i modne i często używane słowo bioróżnorodność. Ta bioróżnorodność zostanie tutaj wzmocniona. Tak, zostanie na pewno podniesiona i no, wpłynie to pozytywnie na pewno ten aspekt, który jest bardzo ważny. A jakie są negatywne skutki wykopania takiego po prostu stawu? Na przykład jeżeli wykopiemy staw na terenie, który jest podmokły albo bardziej wilgotnym, typu jakaś łąka trzęślicowa, czy jakaś taka powiedzmy torfowisko niskie, które gdzieś tam może się nam pojawić, taki teren lekko zabagniony, jeżeli w takim miejscu wykopiemy staw, to zupełnie go przeobrazimy. W sensie, że okolica nam po prostu bardziej wyschnie, teren zostanie bardziej zdrenowany i przez to ta łąka trzęślicowa, czy to torfowisko, no, zniknie, wejdą tam po prostu inne rośliny, a to też są cenne obszary, więc lepiej je zachowywać niż tak przeobrażać. A jakie są jeszcze inne sposoby na wzmacnianie tej retencji? Dobrym sposobem jest tworzenie tak zwanych niecek bioretencyjnych. To są po prostu zagłębienia w terenie, które w takich standardowych warunkach, możemy sobie tak powiedzieć, są suche. A w przypadku opadów większych, czy opadów nawalnych... Mamy rozmówcę również. Chciałbym się wypowiedzieć. W przypadku większych opadów wypełniają się wodą i z tych niecek woda powoli wsiąka do gruntu. Także to też jest dobre rozwiązanie, które jakby nie jest tak bardzo, nie zmienia tak bardzo okolicy, jak na przykład wykopanie stawu. A co jeszcze? Możemy stworzyć rowy bioretencyjne, czyli znowu po prostu rowy, w których będzie gromadzić się większość wody. Takie rowy są obsadzone dużą ilością roślinności. Mają też przepuszczalne dno, tak żeby woda mogła z nich infiltrować. Też są takim fajnym środowiskiem, jeżeli chodzi o bioróżnorodność, no bo dzięki temu, że mamy tam tą roślinę szuwarową, no to mamy oczywiście od razu wtedy więcej różnego rodzaju gatunków. Innymi rowami są rowy infiltracyjne. To są rowy, które są jakby zasypane, ale kamieniami albo tłuczniem. Czyli normalnie wyglądają jak powiedzmy ścieżka, czy jak płaska przestrzeń, nie żadne zagłębienie, a jednocześnie jest tam miejsce, gdzie woda może się zmieścić opadowa, i też mają przepuszczalne dno, także jakby ta woda może infiltrować w głąb ziemi. Czyli z jednej strony mamy rów, który jest po prostu rowem. Rowem, a z drugiej strony mamy rów, który jest wypełniony kamieniem czy jakimś takim materiałem o grubej frakcji, gdzie woda po prostu wpływa i zostaje wśród tego tłucznia kamienia i może na boki czy w głąb ziemi po prostu infiltrować. Dobrze dokładnie. To rozumiem? Okay. Tak, i oczywiście taki rów też nie tworzy żadnej przeszkody komunikacyjnej, bo można po prostu po nim przejść, więc w miastach takie rowy też mogą się jak najbardziej sprawdzać. No i chyba taki rów, jako że jest infiltracyjny, też filtruje pewne zanieczyszczenia zbierane z tych powierzchni nieprzepuszczalnych, gdzie najczęściej się odkładają na przykład metale ciężkie. Tak, no jakby ta woda deszczowa w miastach, jak już dotknie jakiejś powierzchni, niestety nie jest taka czysta jak w innych obszarach, dlatego że jakby obszary miejskie są zanieczyszczone, tak jak wspomniałeś, metalami ciężkimi lub różnego rodzaju związkami organicznymi, węglowodorami aromatycznymi na przykład, które powstają chociażby z używania się opon samochodowych. Wszyscy widzą, że opony się zużywają, no jakby gdzieś ta materia musi się podziewać.
zdzierają się na przykład na asfalcie, no to wszystko sobie lata w powietrzu, no i deszcz to zbiera. Dlatego jakby ten deszcz miejski no, nie jest taki za bardzo czysty i dobrze jest go właśnie przefiltrować przez coś, zanim wypuścimy go dalej do obiegu. Czyli same pozytywne aspekty takiego rowu, który niekoniecznie jest rowem, przynajmniej w naszym wyobrażeniu rowem. Czy coś jeszcze znajdziemy, co może powodować wzrost tej retencji? Ciekawym pomysłem są zielone przystanki, czy w ogóle zielone dachy. Jeżeli obsadzimy dach, czy np. przystanek roślinnością, to na przykład w takim przystanku będzie po pierwsze chłodniej, dlatego że rośliny, które parują, pochłaniają ciepło, oddają to ciepło, dzięki temu po prostu dookoła się temperatura nam spada. No i oczywiście też takie przystanki czy dachy będą nam tą wodę wchłaniać i przetrzymywać przez jakiś czas. Tu to może być większy problem, jeżeli chodzi o techniczne rozwiązania, bo na przykład na jakiejś takiej starej kamienicy zainstalowanie dachu zielonego no, nie jest zbyt łatwe, a czasami jest niemożliwe lub po prostu bardzo, bardzo kosztowne, ale uwzględnienie zielonego dachu w nowym budownictwie przy projektowaniu już takie trudne nie jest. I to jest rozwiązanie, które jest coraz częściej stosowane. Czyli z jednej strony zielone dachy, z drugiej strony na przykład zielone przystanki, które spowodują różne korzyści dla ludzi korzystających. No i nie tylko ludzi, bo przecież ta bioróżnorodność, rozumiem, też się tutaj wzmocni i powiększy. Tak, zgadza się. Choć tworzenie takich enklaw bioróżnorodności przy na przykład ruchliwych drogach może tworzyć tak zwane pułapki ekologiczne, czyli będziemy ściągać organizmy do miejsca, gdzie jest niebezpiecznie, bo są ewolucyjnie niedostosowane do życia przy szybkich autach na przykład. Więc tutaj można ten aspekt bardziej jakoś tak bioróżnorodności porzucić, czyli na przykład tworzyć bardziej monokultury na tych przystankach. Ale jeżeli chodzi o zielone dachy, no to tam wiadomo, bioróżnorodność, tam jest bezpieczniej powiedzmy dla owadów czy dla ptaków, więc jak najbardziej to jest też wskazane. No te pułapki ekologiczne często mi to słowo przychodzi na myśl, kiedy widzę na przykład pas zieleni między dwoma ruchliwymi drogami obsadzony łąką kwietną. Czy to jest dobre, czy może niekoniecznie? Wielu badaczy skłania się do tego, że jednak tak jak wspomniałeś, tworzenie łąki kwietnej między pasami ruchliwej drogi no, wpływa na śmiertelność owadów. No bo jakby te owady poruszają się nisko ziemi, bo dlaczego mają lecieć do góry, skoro mogą zaoszczędzić energię i lecieć blisko ziemi, a no, tak jak wspomniałem, nie są ewolucyjnie dostosowane do unikania samochodów, więc giną. Niektórzy twierdzą, że takie owady mają bardzo małą powierzchnię, na której żyją, więc mogą się zmieścić na takiej łące, no ale też muszą się w jakiś tam sposób dostać. Mimo wszystko lepiej by było tworzyć jednak łąki kwietne nie między ruchliwymi drogami na takich pasach. Tam można sadzić po prostu trawę, bo jednak trawy są głównie wiatropylne, więc nie wabią takiej ilości owadów. A też jakby taka wyższa trawa pozytywnie wpływa na retencję niż trawa, która jest nisko wykoszona. No tak. No i łąka kwietna oczywiście też chyba pozytywnie wpływa na retencję. Tak, tak, oczywiście. Łąki kwietne jak najbardziej pozytywnie wpływają na retencję. Im mniej ciepła, światła dopuszczamy do samej gleby, tym więcej jakby tej energii gromadzi się na przykład w roślinach i może być tamto dodawana, wyparowywana, więc nie ogrzewa tak tej gleby, przez to ta gleba po pierwsze się nie zasklepia. Po drugie w takiej łące kwietnej czy w takim wysokim trawniku jest po prostu więcej organizmów żyjących w samej wierzchniej warstwie gleby, przez to spłuchniają tą glebę i w przypadku opadów one tam łatwiej ta woda wsiąka. No to może przejdźmy już do tych ogrodów deszczowych i tu też mamy rodzaje, prawda, ogrodów, które możemy tworzyć i z tego co kojarzę, chyba są trzy takie główne rodzaje tych ogrodów. Tak, taki pierwszy, który się od razu rzuca w oczy najbardziej, to są tak zwane ogrody deszczowe w jakichś pojemnikach, w jakichś skrzyniach, czy betonowych, czy drewnianych, umieszczone przy jakichś budynkach, czasami w beczkach, można też takie ogrody deszczowe spotkać. To jest taki pierwszy rodzaj. Drugi rodzaj to jest ogród deszczowy, który jest w ziemi, jest na powierzchni gruntu. Na powierzchni czy w powierzchni? W powierzchni, w sensie jest zakopany tak, że jakby go nie widać. Dla takiego zwykłego oka wygląda po prostu jak zwykła taka łąka. I jest nieprzepuszczalny, to znaczy, że jakby z niego woda nie infiltruje. A trzeci rodzaj to jest taki sam jak drugi, tylko akurat przepuszczalny, z niego woda infiltruje. No i dlaczego tak? Dlatego, że w niektórych miejscach nie za bardzo chcemy mieć infiltrującą wodę przy samym budynku, a możemy ogród stworzyć tylko przy budynku. Więc jakby tworzymy taką nieckę, uszczelniamy ją,
zasypujemy materiałem, który jest no, na przykład jakimś rumoszem skalnym czy keramzytem w ostateczności i sadzimy tam rośliny i mamy taki ogród deszczowy, który jest nieprzepuszczalny. No i oczywiście musimy zrobić od niego też odprowadzenie wody, nadmiaru, który nam się tam może zgromadzić. A w przypadku takiego przepuszczalnego robimy w zasadzie tak samo, tylko dno takiego ogrodu jest wyłożone jakąś tkaniną, która po prostu tą wodę nam przepuszcza i ta woda nam w głąb takiego, takiej ziemi może infiltrować. Także takie są takie trzy podstawowe rodzaje tych ogrodów deszczowych. No, oczywiście są też rodzaje w zależności od nasadzeń, które będziemy prowadzić, czyli od nasłonecznienia terenu, od wielkości opadu, to wówczas przygotowujemy ten ogród odpowiednio. Ale do tego przejdziemy w następnym odcinku. Natomiast na dziś już się pożegnamy i zapraszamy do kolejnego spotkania, gdzie powiemy o roślinach i o tym, jak zbudować ogród deszczowy na przykładzie tego, co zbudowaliśmy w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. To był podcast Fundacji Aeris Futuro. Zapraszamy na kolejny.